Dzień dobry, naszymi gośćmi są Rafał Krakus, wiceprezes Widzewa oraz Tomasz Figlewicz, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kibiców Tylko Widzew. Dziękuję za wizytę, więc serdecznie zapraszam do dyskusji, bo tematy są na pewno gorące. Pan Rafał Krakus dosłownie kilka minut temu przyszedł do nas po meczu Ligi Juniorów, w którym Widzew grał u siebie, można tak powiedzieć. Tak, graliśmy na HKS-ie, ZKS, SMS Łódź, to takie małe derby. No i bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy nie oglądali transmisji, która była prowadzona. Nasi juniorzy zwyciężyli 3-1. No jesteśmy w pełni zadowoleni z tego meczu, z rezultatu. Kolejny krok do meczów o baraże w Centralnej Lidze Juniorów. No właśnie, bo to jest chyba docelowe miejsce tego zespołu, prawda? No tak, no nie będzie to proste, bo nawet wygrywając tutaj rywalizację w regionie, czekają nas jeszcze baraże z drużyną z mocnej grupy z Mazowsza. No ale cóż, wszystko przed nami. Ważne, że są punkty, jest zwycięstwo 3-1. Dobry prognostyk przed zbliżającym się meczem seniorów. Gdzie trenuje ta drużyna? Na HKS-ie. Na HKS-ie? Tak. Jak się rozwija ten zespół? Pan na pewno przygląda się tej drużynie. Jak to wygląda? No, generalnie runda jesienna w wykonaniu tego rocznika juniorów była jaka była, no nie była najlepsza. W przerwie zimowej dokonaliśmy tam również paru wzmocnień. Doszło paru zdolnych chłopców tutaj z regionu. I uważam, że oni są na dobrej drodze, żeby zawalczyć w tej lidze, zawalczyć o to pierwsze miejsce. Jest jakaś rotacja w składzie, czy raczej są ci sami ludzie? Znaczy jest rotacja, bo częściowo schodzą tam zawodnicy z pierwszego zespołu. Na przykład dzisiaj grał Michał Choroś, grał Kamil Wielgus, grał Pieńkowski, grał Kralkowski, także oni się rotują po prostu i całe szczęście, że jest taka możliwość, bo runda będzie też nie krótka, wyczerpująca. No, skład musi być szeroki, jeżeli chodzi o kadrę. Czy ci, którzy schodzą z pierwszego zespołu, wyróżniają się na ten kolejny? Widać. No to jest zarazem dla tych pozostałych chłopców doskonała okazja, żeby porównać swoje umiejętności, no i żeby no, zaprezentować się na tyle dobrze, tak. Żeby później trafić nawet do szerokiej kadry zespołu grającego w czwartej lidze. Tak, dokładnie stąd między innymi nasza wizyta na tym meczu. No, przyglądamy się tym chłopcom, bo to jest potencjalne zaplecze do wzmocnienia kadry seniorskiej. To bardzo istotna kwestia. Czyli ta piramida cały czas się rozwija. Ile mamy drużyn? W tej chwili 12. 12 drużyn, tak. Czyli 12 szkoleniowców. A która najlepiej rokuje, Pana zdaniem? Nie chciałbym wyrokować, bo aż tak bardzo nie jestem wdrożony w te rozgrywki, ale nie wiem, no ja przyglądam się generalnie tym dwóm najstarszym rocznikom. Pozostałe, że tak powiem, też osiągają dobre wyniki w swoich grupach. No zobaczymy, jak to się skończy po sezonie. Czy będą jakieś awanse, bo część z tych drużyn jak gdyby ma takie pole do awansu jeszcze przed sobą. No czekamy na te wyniki. Ma Pan czas na pracę zawodową? Czasami nie. Czasami nie, co wtedy? Znaczy nadrabiam wieczorami. No, jestem skrupulatny, także no, po prostu się to przekłada na dodatkową ilość godzin spędzoną przy laptopie i telefonie. Niektórzy nie zdają sobie sprawy, że Pan z Widzewem nie jest od ostatniego czasu, tylko dużo, dużo wcześniej. Ale dużo wcześniej to jako kibic. Jako no, kibic. To też jakieś podłoże emocjonalne, prawda? No podłoże emocjonalne, oczywiście, no tak jak tutaj Tomek również. Nie jesteśmy na Widzewie, że tak powiem, od dzisiaj. No, jesteśmy z klubem na dobre i na złe. Ja od 1980 roku. Tomek, kiedy? Byłeś na pierwszym meczu? Od 81, kiedy sięgam pamięcią. To było wcześniej. Pierwszy mecz z 81 pamiętam. Ciężkie jest takie przejście z pozycji kibica na pozycję działacza? Znaczy nie, to jest nieporównywalne, no bo praca działacza to jest po prostu praca. Praca systematyczna, jak każda inna. To jest też chyba różnica między przyjemnością a obowiązkiem. To jest podstawowa różnica. Bo będąc kibicem, no to człowiek po prostu oczekiwał z tygodnia na tydzień na kolejny mecz, czy tam na wyjazd, czy na mecz u siebie. Oczywiście analizował dogłębniej prasę i radio, internet, ale robił to z taką czystą przyjemnością. A tutaj ja czasami łapię się na tym, że mam w głowie, że tak powiem, inne generalia, jakieś ustalenia, spotkania, kwestie organizacyjne, kwestie bezpieczeństwa. No i ten mecz jest jak gdyby na końcu i czasami już jestem tak zmęczony, może tak sobie oglądam i oglądam. Radia. Większa odpowiedzialność jest w momencie, kiedy człowiek zmienia jakby pozycję na tej barykadzie? Wydaje się, że tak, no bo czym innym jest być członkiem grupy, która korzysta z jakichś przywilejów, bo w ten sposób można określać pozycję kibica, tak? Bo on korzysta z przywilejów oglądania meczów, ma wymagania co do jakości tego meczu,
wyobraża sobie oczywiście zawsze zwycięstwa, a czym innym jest sytuacja, kiedy trzeba to im jakoś zapewnić i to zwycięstwo przynieść, tak? I często na własnych barkach wręcz. I ten obowiązek, ta odpowiedzialność spoczyna i na Rafale generalnie, na zarządzie klubu, na wszystkich ludziach, którzy z nimi współpracują, a na końcu na piłkarze. Oni na pewno to wszystko czują i ja, będąc kibicem, a nie będąc jakby tym formalnym członkiem klubu, to mimo wszystko sam taki obowiązek często na sobie czuję, a co dopiero powiedzieć na ludziach, którzy gdzieś tam formalnie w świetle kamer czy nawet na papierze zobowiązali się do tego, że no, podźwignął ten klub z tego dołka, który wpadł. Na pewno jest różnica. Ale bycie prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Tylko Widzów to także odpowiedzialność. Oczywiście. No, to jest odpowiedzialność z jednej strony wobec klubu, bo to jest jednak stowarzyszenie kibiców i my chcemy służyć temu klubowi jak najlepiej, ale i z drugiej strony zarówno wobec członków, jak i sympatyków. Bo coś trzeba dla tych ludzi, tym ludziom trzeba coś zaoferować, trzeba coś dla tych ludzi robić. Nie tylko na skalę czystego futbolu, ale i generalnie takiego szeroko rozumianego życia społecznego. Tak? Także na pewno jest to dodatkowe obciążenie. Póki co nie ma takiej potrzeby, żeby się od tego uchylać. No, robimy ile możemy. Jedni powiedzą, że dużo, inni powiedzą, że mało. Nam się wydaje, że na tyle, na ile nas stać, to jest chyba najlepsze. Staramy się podnosić poprzeczkę. Zobaczymy, co nam dalej z tego wyjdzie. Rzućmy parę liczb, bo pomoc kibiców w stosunku do klubu jest naprawdę potężna. To znaczy, tutaj to możemy mówić o liczbach chyba w trzech wymiarach nawet. Tak? Pierwszy wymiar to jest oczywiście support kibiców na poziomie zakupionych karnetów i biletów. Wielkie brawa dla całego środowiska. Nie to, że dociągnęliśmy, bo to źle zabrzmi, tak? Osiągnięty poziom z 1000 sprzedanych karnetów. Według mnie jest to zacna liczba, nie mamy w ogóle o czym mówić. Były wątpliwości i Marcina, i Rafała, czy jest sens w ogóle stawiania dodatkowej trybuny, jak będzie wyglądała frekwencja na meczach. Mamy trzeci mecz z kompletem. Myślę, że w zasadzie czwarty już tej chwili. To też jest ważne. Drugi wymiar tej pomocy to jest pomoc, którą kibice niosą bezpośrednio do klubu. O tym też trzeba pamiętać. Klub na bieżąco raportuje kwoty i wkład kibiców jakby w tę pomoc. To nie są ani małe kwoty, ani mała pomoc. I trzecia sprawa to w jaki sposób środowiska pomaga przy pomocy akcji Wielkiej Orkiestry Widzewskiej Pomocy, która jest powiedzmy marką wytworzoną przez OSK i która to marka niesie za sobą tę wartość dodaną, że świadczymy pomoc klubowi również finansową. Jeśli chodzi o liczby, w tej chwili klub został wsparty kwotą już 114 tysięcy złotych. Uważam, że to nie jest mało. Ktoś może powiedzieć, że za mało. I znów nawiążę do tego. To jest akurat tyle, na ile nas stać. Tak? Pewnie można wymagać więcej, ale mam wrażenie, że jeśli mówimy o takiej sytuacji, to każdy kibic powinien więcej od siebie wymagać. Tutaj już ciężko jakby zmusić kogoś do tego, żeby szedł dalej. 268 członków tak zwanego klubu 910 to jest osób, które regularnie wspomagają klub poprzez WOW. Szału nie ma, kolokwialnie rzecz ujmując, no, ale kiedyś 300 obroniło Grecję, być może 268 obroni Widzew. Damy radę. Przez moment byliśmy w Termopilach, teraz musimy wrócić do naszych realiów. Tam było ich więcej, ale myślę, że i nawet do tego poziomu dociągniemy. Zresztą nie jest ważna ta liczba, ważne jest to, żeby nam się cel udało osiągnąć. Tak? Ta liczba na pewno gdzieś tam z tyłu głowy jest, zwracamy na nią uwagę, bo to jest miara sukcesu. Jeśli to jest naszą miarą sukcesu, no każdy ma taki sukces, na jaki zasługuje. Widzew zasługuje na ogromne wsparcie, bo to nie tylko wsparcie kibiców z Łodzi. Powiedzmy sobie o tym szczerze, to nie tylko ludzie z Łodzi pomagają Widzewowi, ale także swoich kibiców Widzew ma, nie ukrywajmy, nawet w całym świecie. Rozsiani Polacy gdzieś tam. Nie wiem na jakim poziomie analizy jest to robione w klubie, natomiast jeśli chodzi o wpłaty kierowane na Wielką Orkiestrę Widzewskiej Pomocy, to przyglądamy się temu. No, na pewno główny ciężar ten finansowania niesie województwo łódzkie. Bez dwóch zdań, sama Łódź to 50% wpłat, prawie 70% wpłat to jest województwo łódzkie. Natomiast nie ma województwa w Polsce, które nie wspiera Widzewa. Bardzo dużo pomagają nam chłopaki z Wysp, i z Irlandii, i z Wielkiej Brytanii. Do nich dołączają ludzie z Norwegii, z Niemiec, przychodzą wpłaty ze Stanów Zjednoczonych. To jest mniej więcej taka skala. Tych procentów nie wymieniam. Mógłbym tym zanudzić, bo lubię liczby, ale to nie o to chodzi. Panie Rafale, to jest bardzo ważne, że kibice pomagają wam nieustannie. Macie jakby tutaj całkowicie ich zaufanie.
Dodatkowym atutem na pewno jest pewna transparentność, czyli przejrzystość w działaniu. Tak, no my co miesiąc również przekazujemy dla naszej oficjalnej strony i dla pozostałych stron kibicowskich raport o poziomie wpłat. No jak do tej pory te wpłaty są na poziomie kilkunastu tysięcy miesięcznie, także to są niebagatelne kwoty naprawdę dla naszego budżetu. Uważam, że takie wsparcie to też oznaka zaufania, jakim nas to środowisko obdarzyło. Staramy się tego zaufania nie zawieść i tak jak mówię, no mamy wyznaczone cele. Środowisko nas po sezonie z tych celów rozliczy. Chcemy, że tak powiem, się wywiązać z jakichś tam obietnic, które poczyniliśmy. No i po prostu utrzymać ten Widzew na takim poziomie, na jaki zasługuje. No i zrealizować przede wszystkim cel generalny, czyli awans. Jest takie magiczne słowo, przepraszam, audyt. Odbył się audyt w stowarzyszeniu, tak. Odbył się audyt w stowarzyszeniu. Członkowie stowarzyszenia otrzymali jego rezultaty. No, nie było zastrzeżeń. No to jest najważniejsze. To było najważniejsze. Także ta transparentność, przejrzystość funkcjonuje. Zresztą w każdej chwili no, w stowarzyszeniu działa komisja rewizyjna. W jej skład wchodzą też przedstawiciele stowarzyszeń kibicowskich. Jesteśmy do dyspozycji, jeżeli chodzi o dokumenty na co dzień. Panie Rafale, jaką najprzyjemniejszą chwilę zdarzyło się panu przeżyć, będąc związanym z Widzewem? Ale to cofając się historycznie, czy w minionym sezonie? Liczyłem, że pan powie, tak, najprzyjemniejsza chwila będzie miała miejsce za dwa miesiące. Wierzy pan w to? Znaczy, to nie jest kwestia wiary, no to są racjonalne, jak gdyby, takie racjonalne spojrzenie na sprawę i no, liczymy na to, że ten awans uda się nam zdobyć. Walczymy każdy mecz, tak jak wspominał trener Marcin Puska, to jest kolejny finał. Oni grają o jeszcze po tym meczu, który zagramy dzisiaj, o kolejne 15 finałów. Jeżeli, że tak powiem, drużyna będzie się prezentowała tak jak w ostatnim meczu, czyli ta gra już nabierze tego typu czynników, na które czekamy, to wynik jest otwarty. Przynajmniej do przerwy. Tak, przynajmniej do przerwy, tak. Do drugie połowy, no tak, to nie chcą strzelać, chyba. Nie chcą strzelać piłkarze na tą bramkę od strony ulicy Tymienieckiego. W nocy trzeba było zmienić bramki, to nie prostsza metoda. Panie Tomku, wierzy pan w ten awans, w sukces? Tomek i wiara, panie redaktorze, o co pan pyta? Pan wie, że jestem człowiekiem racjonalnym. Wydaje mi się, że uda nam się awansować. Czyli wszystko jest jasne, oczywiste. Proszę mi w takim razie powiedzieć, jakie mogą być niebezpieczeństwa na tej drodze do trzeciej? Znaczy, generalnie oglądamy się co kolejka na spotkania naszych najgroźniejszych rywali, przeciwników w ligowej tabeli. No, w tym tygodniu... O 15. Tak, w tym tygodniu mamy Zjednoczonych Bełchatów, którzy u siebie grają ze Stalą Głowno. No tutaj nie chcę wyrokować, ale szanse Stali są oceniane znikomo. Tak. Paradyż. Gra też mecz na wyjeździe, z tego co pamiętam, z Mechanikiem Radomską, który pokonał nas tutaj w ostatnim meczu rundy jesiennej. 2-1. Tak. I rezerwy Bełchatowe grają też na wyjeździe z Andrespolią. Bo poprzednia kolejka pokazała, że te drużyny też tracą punkty i one generalnie będą je tracić, no bo to jest piłka, to jest sport. No nie możemy tutaj zakładać, że wszystkie mecze z czołówki będą wygrywać, bo to jest takie mało realne. Znaczy śledzicie tabelę, liczycie punkty, a równocześnie na pewno odbieracie sygnały z obozów rywali walczących o ten awans. Czy jest coś budującego, czy raczej staracie się do siebie tych wiadomości nie dopuszczać? To znaczy nie, żaden z naszych rywali nie wyśle komunikatu, że nie zależy mu na awansie, to jest w ogóle nierealne. To jest sport, sportowcy grają i walczą zawsze o zwycięstwo. Bardziej, że to widać tutaj po drużynach, które gościły u siebie. Tak, to miejmy świadomość, że jest to liga amatorska. Często widać to na bazie poziomu, jaki reprezentują niektórzy zawodnicy, takiego poziomu czysto piłkarskiego. Natomiast zaangażowanie, ambicji nikt nie ma prawa im odmówić. To jest fantastyczne w tym wszystkim. Gdyby do tego doszła walka i również naszych piłkarzy, no to mam wrażenie, że moglibyśmy być tu świadkami czasami ciekawych meczów, tak? A nawiązując do pytania, jeśli gdzieś mamy zacząć odrabiać punkty, to myślę, że to jest ta kolejka. Teraz, w tej kolejce, tak? Myślę, że brakowało już poprzedniej, mielibyśmy sensację w postaci porażki Zjednoczonych, ale tam jest człowiek, o którym ja wypowiadam się w ogromnych superlatywach. Jest to Kamil Kowalczyk, bardzo, bardzo groźny chłopak, grający z dziesiątką na plecach. Bardzo niebezpieczny. Jeśli mówimy, no może jeszcze Kocin w Paradyżu, prawda? To są takie postacie, które się wybijają, ale też Kocin ma też
określoną lat na, ilość lat na grzbiecie, więc wiadomo, że jego skuteczność może być różna. Ale Kowalczyk jest na pewno bardzo ciekawym zawodnikiem. Przygląda ci się, patrząc na inne drużyny i patrzymy na to i mówimy, no ten by nam się przydał w trzeciej lidze. Ja przyznam szczerze, nie analizuję tego. Nie ma czasu. W klubie, że tak powiem, zajmuję się kwestiami bardziej organizacyjnymi, przyziemnymi. Także od tego, od obserwacji jest trener Marcin Puska. Z tego co pamiętam, to robi wywiad. Między innymi przed meczem z Zelowem, tam chłopcy z naszego fanklubu kręcili materiał. O, szpiegowski. Tak, podglądali rywala i podejrzewam, że w przypadku kolejnych przeciwników również tak jest. No tak, trzeba działać. Tak, trzeba koniecznie. Profesjonalnie, mimo że to jest piąty poziom rozgrywkowy. To nas nie zwalnia, to nas nie zwalnia z odpowiedzialności, no musimy prowadzić to rozeznanie. Panie prezesie, te 2000 widzów, to dużo, dużo więcej niż prawie 2080 osób. Te 2000 widzów to od razu inne wymagania organizacyjne i dużo więcej pracy dla pana także. Znaczy, te wymagania organizacyjne jak gdyby spełniliśmy w momencie uzyskania pozwolenia na organizację imprez masowych. Bo pamiętam te 3 ostatnie tygodnie przed tym faktem, no były takie nerwowe, było dużo pracy, biegania. Udało się to zorganizować. Teraz jeszcze na bieżąco dogrywamy, jeżeli są jakieś po meczu zalecenia ze strony czy delegata, czy sił porządkowych, to uwzględniamy to. Pojawiają się kolejne elementy w tej infrastrukturze i ona generalnie już spełnia wszelkie wymagania. Już chyba nie tylko czwartej ligi, ale już ja teraz dostałem dokumenty w kwestii ubiegania się o licencję na Ligę Trzecią, także ja już sobie pod tym kątem analizuję ten obiekt, który mamy dzięki SMS-owi do dyspozycji. Panie Tuku, widocznie prowadzicie dobrą pracę z kibicami, skoro nie ma nic takiego, nie ma większych zastrzeżeń do postawy kibiców. Ja jestem zbudowany dopingiem, myślę, że nie chwalimy na wyrost, prawda? Ale na razie nie zdarzyło się nic, co mogłoby przynieść nam wstyd gdzieś przed Polską. Nie usłyszysz takie słowa. No, jest to na pewno ciężka praca, bo no, sytuacja generalnie, otoczenie nawet takiej młodzieży obecnie dorastającej, nie jest na tyle ciekawe, żeby zainteresować czymkolwiek, albo dać jakiś impuls wychowawczy. Więc nawet taka sytuacja w środowisku kibiców może sprzyjać temu, żeby ci ludzie przychodząc tutaj na mecz mieli okazję nie tylko obejrzeć jakąś piłkę, ale i być może coś dla siebie, dla swojego dorosłego życia stąd wynieść, w sensie jakiś postaw odpowiedzialności w życiu. Jeśli tak ta praca jest odbierana, to chyba dobrze. Trzeba pamiętać o tym, że to nie jest tylko praca OSK, ale i Stowarzyszenia Fanatycy Widzewa. I tutaj ukłon w ich stronę, bo jeśli chodzi o tą, powiedzmy, taką najbardziej zahartowaną w tych kibicowskich działaniach część naszego środowiska, to fanatycy dźwigają największy ciężar, tak? Mówię, jeśli ta praca jest tak postrzegana, to miło słyszeć. Wszyscy mamy świadomość odpowiedzialności, jaka jest związana z tym, że chcemy, żeby klub po prostu jak najszybciej wrócił do ekstraklasy. Już w lipcu powiedzieliśmy sobie, kiedy były różne tego typu dyskusje, jaka powinna być rola kibica w tej chwili, czy iść bardziej stroną pana Zbyszka Bońka, który twierdził, że kibic jest od kibicowania, czy może bardziej w stronę, którą my w konsekwencji wybraliśmy, to jest w stronę takiej odpowiedzialności za własny klub. No, tak jak wspomniałem, wybraliśmy tą drugą drogę i myślę, że ona się sprawdza. Ta odpowiedzialność w życiu powoduje, że człowiek zupełnie inne postawy przyjmuje. Ma świadomość tego, że przestała być zabawa, zaczęła być ciężka praca momentami, tak? Że w pewnym momencie jakieś nieodpowiedzialne zachowanie może przynieść konsekwencje nie tylko dla niego osobiście, nie tylko dla środowiska kibiców, jak to drzewiej bywało, ale tak naprawdę może przeszkodzić klubowi w realizacji głównego celu, bo jesteśmy na takim poziomie, że tu nawet drobne kary finansowe mogą bardzo, bardzo złego, bardzo złe rzeczy zrobić. Także praca jest prowadzona, jeśli jest dobrze oceniana, to chyba dobrze. No nie można tylko spoczywać na laurach, trzeba mieć świadomość. Ja tyle lat już tutaj się kręcę, mam wrażenie, że każdy następny rocznik jest coraz lepszy, to chyba dobrze. Koło 2000 widzów na każdym meczu, ja przeglądając prasę sportową nie znajduję czasami w drugiej lidze takiej średniej, więc to najlepiej świadczy, jakie jest zainteresowanie. No, tutaj to uderza pan w taką strunę mocno ideologiczną. No Boga ciężkiego, to jest Widzew. Czego się pan spodziewał? A to nie jest ideologia dla niektórych kibiców? No dlatego mówię, tak? No, ocieramy się ideologię, religię, to można różnie nazywać, tak?
pomagając klubowi w momencie rozdawania karnetów, biletów tutaj przed meczami. Ja wiem, ile jeszcze jest kibiców, którzy chętnie kupili bilet, a nie mogą. Nie chcę doprowadzać do ciężkich dyskusji z zarządem, który jeszcze mnie toleruje, ale no, staram się jak mogę, żeby no, jak najwięcej osób obejrzało te mecze. Zresztą na pewno nie tylko ja. No, w tej chwili możliwości tego obiektu są takie, że to jest 2000 ludzi. Ja wierzę w to, że za rok w wyższej lidze uda się spotkać w trochę szerszym gronie. No, no na Widzewie, po prostu na Widzewie. Dodajmy jeszcze, że to sprawa nie jest taka prosta i oczywista, bo jednak to jest sporo obowiązków nie tylko dla kibiców, ale przede wszystkim dla organizatorów, którzy muszą o wiele rzeczy zabrać. O jakich rzeczach nie mówimy, które są gdzieś tam w ukryciu, które są jakby w drugim planie? Czyli ja generalnie takich nie dostrzegam. Rozumiem. Czyli wszystkie aspekty, jeżeli chodzi o organizację, są jasne. Mamy w związku ze złożeniem tego wniosku o organizację imprez masowych określoną maksymalną liczbę publiczności, która może na ten obiekt wejść. No i musimy się tego rygorystycznie trzymać. Zatrzymaliście sprzedaż karnetów, prawda? Tak, tak. Bo to 1000 to jakaś granica? Znaczy, taki był cel. Taki był cel. Znaczy, na początku, nie, na początku celem naszym, ja tutaj nie wyjawiam żadnej wielkiej tajemnicy, bo zakładając sprzedaż tych karnetów na rundę wiosenną, tak marzyliśmy sobie, że jak się sprzeda 500, to będzie naprawdę super. Czyli rzeczywistość przeszła oczekiwania? Tak, rzeczywistość przeszła oczekiwania. Pojawiła się też ta opcja tych karnetów fundowanych, które nam też pomagają aktywizować, jak gdyby przyprowadzać na ten stadion młodzież, której z różnych powodów może być nie stać na to, żeby bilet zakupić. Także to wyszło świetnie. I sygnał poszedł w świat, w Polskę. Niebawem dojdziemy do czegoś takiego, co jest w klubach angielskich, że praktycznie na karnet trzeba będzie czekać latami, aby tak było. Trzeba będzie zasłużyć albo się w kolejce do niego ustawić po to, żeby wnuk już mógł kupić. No, może tak być. Mówiąc o tych karnetach, cel jest jeden, odbudowa świetności marki tak. Widzewa, przy okazji odbudujemy środowisko, całą naszą wspólnotę. To jest jakby oczywiste. Dlatego wydaje mi się, że ciągnięcie dalej już tej liczby przy takim celu pobocznym, to chodziło o to, żeby nie robić chyba przerostu formy nad treścią. Pytanko, wróćmy do inicjatywy ostatnich tygodni, to wirtualne muzeum Widzewa, pamiątek widzewski. Tak, w gronie OSK i nie tylko OSK pojawił się taki pomysł. Tutaj nakłada się na siebie kilka wątków, tak naprawdę. Z jednej strony pamiętamy o tym, że to już 20 lat jak Widzew grał w Lidze Mistrzów. Od tego czasu żadna z polskich drużyn już tam nie grała. Wydaje nam się, że warto wspomnieć taki moment. Odwołujemy się do niego poprzez inicjatywę związaną z przygotowaniem wystawy w Muzeum Historii Miasta Łodzi. Zwróciliśmy się z prośbą o zorganizowanie takiej wystawy. Muzeum wyraziło na to zgodę, to te formalizmy zostały już załatwione. Teraz tylko kwestia przygotowania wystawy, scenariuszy. Tym zajmuje się znany w naszym środowisku Tomek Gawroński. Może bliżej znany jako bliźniak, ale historyk z wykształcenia, on wie, jak to się robi po prostu. Tak? To jest jeden z tych głównych wątków. Drugi to jest taki, że no nieuchronnie zbliża się czas, kiedy no widzę, mam wrażenie, wróci wreszcie na Piłsudskiego 138. Tam może wreszcie znajdzie się jakiś lokum, w którym będzie można otworzyć jakieś skromne muzeum, tylko to będzie na pewno przestrzeń, która nie będzie w stanie pomieścić wszystkiego, tak? Co wiąże się z Widzewem, z jego historią. Stąd idea wirtualnego muzeum. Tak? Na razie jesteśmy na etapie wstępnym, klasyfikujemy ludzi, którzy mają coś do zaproponowania, tak? Poznajemy tych ludzi, wiemy co ze sobą niosą, jaką wartość dodaną w tej historycznym wymiarze. I jak przyjdzie czas, postaramy się przygotować jakąś ciekawą aplikację, która no, spełni tą rolę, o której tutaj mówimy. No, Rafał jest historykiem. Trzeci aspekt tego wszystkiego, no, historia ważna jest, tak? No, co by dużo nie mówić. Kto kontroluje przeszłość, rządzi przyszłością tak naprawdę. Także nie można o niej zapomnieć. Jakieś ciekawe wirtualne eksponaty zauważył Pan? To jest dla mnie trudne pytanie, bo ja nie zajmuję się bezpośrednio tym wątkiem w OSK, ale śledzę co jakiś czas, chociaż jest to trudne, bo akcja odbywa się poprzez Facebooka, na którym z zasady nie mam konta. Natomiast co już przychodzą do mnie różne podpowiedzi, są jakieś ciekawostki.
na pewno widzę różne proporcje z okresu, który wydawało mi się, że taka pamiątka w życiu nie powinna światła dziennego ujrzeć, bo gdzieś powinna przepaść w dziejach historii. Trafiają się takie rzeczy, różne gadżety z meczu z Juventusem, od zapalniczek przez popielniczki. Nigdy nie myślałem, że ludzie to wszystko gromadzą i mają to tego w tak dużej skali. Worek na buty Widzewa z 50 roku po prostu nie dobił. No tak, to znaczy, że ludzie przechowują takie rzeczy. Ja pamiętam te ważne spotkania, po którym piłkarze rozdawali koszulki, rękawice i to także gdzieś jest w rękach kibiców. A koszulka Włodzimierza Smolarka z meczu z Liverpoolem, pamiętasz, to chyba był pierwszy taki eksponat, który pokazaliście. Tak, ona też się tam przewija. Jest tego na pewno sporo. Kończąc naszą rozmowę, panowie, no typy na dzisiejsze spotkanie. Widzę was z Omegą Kleszów, w takim razie zaryzykujmy, zobaczymy kto zbierze całą pulę. Pierwszy niech mówi Rafał, potraktujemy to jako zobowiązanie. Tak jest. 2-0. 2-0. Pan Tomasz Miklewicz. Nie wypada zaprzeczyć. 2-0, prawda? Ja proponuję 3-0. Kończąc tę rozmowę, przypomnę, że naszym gościem był wiceprezes Widzewa, pan Rafał Krakus oraz Tomasz Miklewicz, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kibiców Tylko Widzew. Dziękuję bardzo. Dziękuję.